Współparlamentarny, posłowie tak. PiS nie chcą w ogóle z panem rozmawiać, nie chcą komentować. No, przyjdę, będę starał się zabrać głos. No, mam nadzieję, że państwo będziecie mi towarzyszyli i że kamery ośmielą zespół pisowski do tego, żeby wszystko się działo zgodnie z procedurami. Trudno sobie wyobrazić, żeby nie chciano dopuścić głosu jednego posła Palikota na 120 innych głosów. No, no proszę państwa, no, gdzie możemy, jaka będzie wiarygodność tego ustalenia, jakie będzie wiarygodność pytań i tych wszystkich komunikatów, jeżeli ja jeden nie będę mógł tam zadać żadnego pytania. No, chcę zadać te pytania, czy te pytania są obraźliwe? Nie, one świadczą o pewnym moim poglądzie, o próbie utrwalenia tego poglądu, ale nie są to pytania obraźliwe. Dużo bardziej mi się wydaje, właśnie obraźliwe są zachowania koleżanek i kolegów z PiS-u. To co ja mam w takim razie nie uznawać, że Macierewicz, Kaczyński, Brudziński, Kępa, Kamiński mają nie mieć prawa w życiu publicznym, bo skandalicznie się wyrażają, to wyborcy zdecydują. Czy ja będę miał mandat posła na następną kadencję, będę mógł należeć do tego czy innego zespołu i to samo, co będzie z Brudzińskim, Kaczyńskim i panią Kępą. Zostawmy tę decyzję wyborcom, a szanujmy pewną kulturę parlamentarną, w ramach której do zespołu poselskiego ma prawo przystąpić każdy poseł. Zawsze tak było. PiS jak zwykle chce postawić sprawę na głowie.